mówienie o zmianie klimatu w czasie przyszłym jest ślepotą. Klimat już się zmienił. Kropka. On już się zmienił. Już mamy suszę. Już mamy bardzo silne wiatry. I to regularnie. Jak ja się uczyłem w szkole podstawowej, w szkole średniej, to w szkole średniej padło takie stwierdzenie: europejska aleja tornad. Ale w Polsce słyszał pan o tornadach? Bardzo rzadko się mówi o tornadach. Generalnie nie jest to, mówimy, no tak, trąby powietrzne. Trąba powietrzna to jest bardzo szerokie pojęcie, zjawisko wirowe oczywiście, tylko tornado ma bardzo konkretną charakterystykę. Polska leży w europejskiej alei tornad. Wiemy to nie od dziś, tylko tych tornad rzeczywiście było mniej. Częściowo wynikało to z tego, że no nie mieliśmy takiego dostępu do informacji, tak? Że teraz każdy, jak widzi tornado, to najpierw strzeli sobie selfie, wyśle do internetu i wszyscy wiedzą: dzień dobry, tu było tornado. Więc z jednej strony mamy lepsze sposoby raportowania, nawet jeżeli one są takie nieformalne w postaci mediów społecznościowych, to jednak wiemy, że te tornada są. Ale oprócz tego netto tych obserwacji jest dużo, dużo więcej, w związku z czym to nie jest coś, co się nam zdarzy w przyszłości. Zmiana klimatu już tu jest. My już mamy coraz większe szkody z roku na rok. I tego nie powiem. To nie są dane, które poda panu meteorolog. To są dane, które poda panu firma ubezpieczeniowa, która płaci coraz większe pieniądze na odszkodowania. Kropka.